W USA oprócz Chicago pieniądze na rzecz WOŚP zbierano także w Nowym Jorku, New Jersey, Waszyngtonie, na Florydzie i Teksasie. Wiele wskazuje na to, że uzyskana kwota w USA może się zbliżyć nawet do $500,000. Według ostatnich informacji w Wiecznym Mieście zebrano już $160,000, ale liczenie zajmie jeszcze kilka dni. W tym czasie zbierane będą puszki z pieniędzmi, które były w polonijnych sklepach i biznesach. Szef WOŚP Chicago Tomasz Tobin po 30. finale miał powody do dumy. W najważniejszej imprezie, która odbyła się w ostatnią niedzielę, udział wzięło kilka tysięcy ludzi, a dziesiątki tysięcy Polonusów wsparło całą ideę finansową. Nie brakowało osób, które za różne gadżety, od złotego serduszka po sprzęt sportowy znanych osób, płaciło od 2 do blisko 7 tysięcy dolarów. Tak, w tym roku naprawdę to 30 finał wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze, że jest to osobiście dla mnie coś nowego, coś wielkiego. Po drugie, jest to nasze nowe miejsce z powodu pandemii, więc naprawdę organizacyjnie musieliśmy się spiąć, żeby to wyszło i naprawdę ja myślę, że się udało, że Polonia będzie zadowolona, my jesteśmy sami zadowoleni z tego, że ludzie dopisali, były całe rodziny, były dzieci, naprawdę było multum osób, było całymi rodzinami przychodzili. Mieliśmy fajne gry, zabawy, licytacje, naprawdę świetnie to wszystko się licytowało. Były fajne gadżety sportowe. To był jubileuszowy 30. finał WOŚP, a w Chicago orkiestra zagrała już 29. raz. Dla Dziennika Związkowego, Jan Pachlowski.